Hej, witajcie! Od czasu do czasu są przeprojektowane stare postacie, by zwiększyć ich użyteczność. Overwatch stale ewoluuje i czasami okazuje się, że zamysł Blizzarda nie do końca się sprawdził i trzeba dostosować bohaterów do obecnego tempa rozgrywki. Hanzo niedawno otrzymał wielkiego reworka, ale już wiemy, która postać jest następna w kolejce. Symetra w okolicach wakacji zostanie przeprojektowana, a skala tego będzie znacznie większa niż ta u Hanza. Dzisiaj omówię pomysły, jakimi się podzielili z nami twórcy i co wkrótce prawdopodobnie się pojawi. Zaczynamy! Przyjacielem kanału jest marka gamingowa Oris. Polecam odwiedzić ich fanpage na Facebooku. Chciałem najpierw powiedzieć, co z Symetrą jest nie tak i dlaczego wymaga przeprojektowania, ale robiłem to już tak wiele razy, że po prostu zapraszam do obejrzenia filmu, który wypuściłem jakiś czas temu. Dokładnie omawiam problemy związane z tą bohaterką. A tak w skrócie, no to po prostu Symetra jest bardzo sytuacyjnym bohaterem, nawet w obronie. Natomiast w ataku cholernie ciężko cokolwiek nią osiągnąć. Teraz po kolei przedstawię pomysły Blizzarda, co chcą u niej zmienić. Najpierw po prostu czyste informacje, a następnie wyrażę swoje zdanie. Zaznaczam, że to co usłyszycie nie jest ostateczne i niekoniecznie te rzeczy pojawią się w grze. Zacznijmy od jej broni. Będzie funkcjonować ona zupełnie inaczej. Obecnie podstawowym atakiem przyczepiamy się do wroga i zadajemy niewielkie obrażenia, ale z każdą sekundą ciągłego atakowania obrażenia są znacznie zwiększane. Na dodatek promień podąża za wrogiem, co sprawia, że Symetra za bardzo nie musi celować. Testowany przez Blizzarda projektor fotonowy ma zmieniony promień w taki sposób, że będzie wystrzeliwany w linii prostej. Będzie zadawać więcej obrażeń, ale zwiększanie siły potrwa dwa razy dłużej. No i też trzeba będzie celować. Co więcej, atakowanie barier będzie regenerować amunicję broni i zwiększać jej siłę. Alternatywny atak też ulega zmianie. Po pierwsze, naładowanie kuli fotonowej na maksa nie będzie trwać 2 sekund, lecz 1. Na dodatek nie będzie już bardzo powolna, zostanie przyspieszona 3-krotnie. Kolejna zmiana to jak kula będzie się zachowywać przy kontakcie. Obecnie przechodzi przez wszystko, bariery i wrogów. Po przeprojektowaniu kula przy kontakcie z wrogiem czy powierzchnią eksploduje i będzie zadawać obrażenia obszarowe. Okej, co o tym sądzę? No, szczerze to nie pasują mi proponowane zmiany. Ciekawy był motyw z laserem, który nie odczepiał się od wroga i moim zdaniem powinni na tym bazować. Tak samo z alternatywnym atakiem. Penetracja barier i wrogów była właśnie świetną mechaniką, która kontrowała wiele kompozycji, na przykład bastion na ładunku schowany za tarczą. A może zwiększona szybkość powoduje, że ta kula jest jednak za silna. No i też ten proponowany projektor fotonowy jest zbyt podobny do broni Zari i podstawowy atak i alternatywne działają na bardzo podobnej zasadzie. Trochę przekombinowane zmiany, ale inne pomysły Blizzarda już są ciekawsze. Wieżyczki po reworku też będą inaczej funkcjonować. Pomysłem jest zmniejszenie maksymalnej ilości z 6 do 3, jednak siła każdej nowej wieżyczki będzie znacznie większa od obecnych, zarówno ilość zadawanych obrażeń, jak i intensywność spowalniania. Na dodatek nie będą posiadać jednego punktu wytrzymałości. Obecnie testują wieżyczki z 30 punktami. Możliwe, że to ulegnie zmianie, ale i tak nawet te 30 powoduje, że nie padają tak szybko i jak Blizzard napisał, czuć różnicę. Jednak co najbardziej mi się podoba w nadchodzących zmianach to możliwość rozstawienia wieżyczek z daleka. Prawdopodobnie Symetra będzie po prostu wyrzucać tureta, który lecąc w linii prostej przyczepi się do natrafionej powierzchni. Przeciwnicy będą widzieć jak lecą, ale nie mogą ich zestrzelić. Ta zmiana już mi się bardzo podoba i szczerze to sam o tym czasami mówiłem na streamach. Czyli mniej wieżyczek, ale żeby były silniejsze, dać im więcej punktów wytrzymałości i rozstawianie na odległość. Dzięki temu Symetra może w końcu coś zdziała w ataku, gdyż będzie mogła rozstawić pułapki daleko na tyłach wroga. Dzięki mniejszej ilości turetów spędzimy mniej czasu na rozstawianiu. Szybko i z bezpiecznej odległości postawimy je tam gdzie trzeba, a gdy już to zrobimy, skupimy się na atakowaniu wrogów. Okej, teraz zmiana, która jest dla mnie zdecydowanie najciekawsza, czyli zmiana teleportera z super zdolności na zwykłą umiejętność. Obecnie, gdy wybierzemy teleporter, możemy go rozstawić tylko tuż przed sobą. Natomiast po przeprojektowaniu urządzenie będziemy mogli rozstawić nawet z odległości 25 metrów. Podejrzewam, że to zadziała jak krok w cień żniwiarza, czyli dowolnie wybierzemy miejsce, w którym rozstawimy teleporter. I teraz tak, gdy już go wybudujemy, zamiast w bazie, tuż przed nami pojawi się druga sztuka. Twórcy nie powiedzieli, czy będzie miał limit użyć i czy będzie można się teleportować w obie strony. Wiadomo jedynie, że teleporter będzie istnieć tylko przez krótką chwilę i sam zniknie.
Wytrzymałość urządzenia też ulega zmianie z 500 punktów do 300, ale za to przeniesiemy przez nie rzeczy, których wcześniej nie mogliśmy, czyli opona złomiarza i ulta Divy. Nowy teleporter cholernie mi się podoba, gdyż tworzy niesamowitą ilość ciekawych zagrań. Wystarczy odpowiednio zgrać drużynę i można w kapitalny sposób zaskoczyć wrogów. Zobaczcie tylko. Jestem na Hanamura, gram żniwiarzem, ale powiedzmy, że jestem symetrą. Aktywuję teleporter i tak jak tutaj widzicie, u żniwiarza jest ten cień, tak pewnie będzie widać zarys teleportera. Wiadomo, gdzie on będzie rozstawiony. O, i tam sobie rozstawię urządzenia na ten high ground. I tutaj cała drużyna będzie miała zajętą tą pozycję i będzie mogła atakować wrogów od tyłu lub od razu wejść na punkt. No, świetne, ale teraz przejdźmy na punkt B. I teraz wyobraźcie sobie, że symetra rozstawia tutaj teleporter i drużyna może od razu ominąć choke point, wejść na punkt. No, jest tutaj potencjał. Jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że drużyna przeciwna jest w tym miejscu rozstawiona, Reinhardt ze swoją tarczą, wszyscy się za nim chowają, to tutaj symetra w taki sposób teleporter rozstawia. Wszyscy się przenoszą, cała drużyna, i z góry można atakować, zeskoczyć na nich lub od razu rozpocząć pchanie ładunku. No, to może być dobre. To tylko kilka z wielu miejsc, w których można w odlotowy sposób wykorzystać teleporter. Nawet niekoniecznie dla całej drużyny, ale powiedzmy właśnie dla ulta Divy czy mord opony. Lub pomóc Anie dostać się do trudno dostępnych miejsc, a pozycjonowanie u tej bohaterki jest cholernie ważne. Z nowym teleporterem widzę nieskończoną ilość zastosowań i tej zmiany najbardziej nie mogę się doczekać. Okej, przejdźmy do nowej super zdolności. Po pierwsze, generator osłon prawdopodobnie zniknie. Po drugie, bariera fotonowa, czyli ta mała tarcza pod przyciskiem E, będzie tym razem ultem. Z tym, że teraz to będzie statyczna, posiadająca 5000 punktów wytrzymałości, wielka, wyjebana ściana na dosłownie całą mapę. Mechanika będzie podobna do ściany Mei, czyli stawianie bariery wzdłuż lub wszerz, z tym, że będziemy mogli to zrobić z bezpiecznej odległości, a i tak ochroni całą drużynę. Przykładowo jedno zastosowanie. Jesteśmy na Eichenwalde, gramy Mei, ale wyobraźmy sobie, że jestem symetrą. Obrona często jest w tym miejscu rozstawiona. Wieżyczka Torbjorna, Bastion, tu Orisa, Reinhardt. No, ciężko się tutaj przedostać. W takim razie symetra może tego ultimate'a rozstawić w taki sposób, z bezpiecznej odległości. O, w tym momencie ta ściana tu się będzie rozciągać. O, możemy sobie od razu przebiec na drugą stronę. Ta drużyna nam nic nie zrobi. Od razu wejść tu na punkt, a ta ściana jeszcze tu się będzie rozciągać. Czyli my już możemy zacząć go przejmować, a drużyna przeciwna musi się wrócić i zniszczyć tą tarczę. Okej, co o tym sądzę? Co prawda widzę wiele zastosowań nowej super zdolności, to uważam, że to jest przesada. Nie to, ile ona wytrzymałości posiada, ale to, że się rozciąga w nieskończoność. To jest nawet jak na Overwatcha zbyt szalona umiejętność. Nie wiem, jakaś granica tej bariery powinna być. No ale zobaczymy. 5000 wytrzymałości to całkiem sporo, nawet ult Fary jej nie zniszczy. Cała drużyna przeciwna po prostu musi się skupić tylko i wyłącznie na tarczy, a my w tym czasie robimy co chcemy. No i przypominam, że przez to wrogowie nie naładują sobie ulta. Oczywiście można przejść na drugą stronę, ale na pewno drużyna symetry będzie po prostu lawirować między dwoma stronami bariery. To są zmiany, które Blizzard przedstawił jako te prawdopodobne. Na początku eksperymentowali w innym kierunku. Tak jak niedawno mówiłem, symetra zostanie przeniesiona do kategorii obrona, ale twórcy myśleli, czy nie zastawić jej we wsparciu i dać wieżyczkom możliwość leczenia sojuszników. Niestety pomysł w ogóle się nie sprawdził. Jak wspominałem na początku, to wszystko, co dzisiaj usłyszeliście, nie jest ostateczne. I w sumie mam nadzieję, że coś zostanie jeszcze zmienione. Jakoś tak, nie wiem, część do mnie przemawia, a część nie. Jednak Blizzard często mówił, że to dopiero testy, pewnie nie wszystko się pojawi, a ostatecznie było tak, jak wcześniej mówili. Otóż kiedyś się wypowiadali na temat swoich pomysłów przedstawianych społeczności. Nie lubią mówić, nad czym pracują, bo potem część graczy może czuć się zawiedziona i gadać w stylu Blizzard, mówiliście, że będzie ta umiejętność. Dlatego jak ja widzę wypowiedzi dewelopera, który tak szczegółowo omawia symetrę, to mam właściwie pewność, że to, co powiedział, pojawi się w grze. I wygląda na to, że będzie to zupełnie nowy bohater. Nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.
Cześć! Jeśli chcesz więcej, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka. Dzięki temu natychmiastowo będziesz informowany o najnowszych filmach. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów, możesz też mnie obserwować na Instagramie. A jeśli tak bardzo Ci się spodoba moja działalność, wspieraj mnie na Patronite. W opisie znajdziesz najważniejsze linki.